Hej kochani, dzisiaj zapraszam Was na vlog z pieskiem, troszeczkę nietypowo, ponieważ jesteśmy na mieście, nie w domu i wybieramy się na targi psoty, czyli rzeczy dla zwierzaków. Tu jest mój psotnik razem ze mną, zostawcie dla niego łapkę w górę, a my zaczynamy, Gryzeldo. Bo tutaj idziemy. Zobaczcie, jakie tutaj piękne smycze, obroże, szelki. I Wam pokażę tutaj, które dla pandy bym wybrała. Wydaje mi się, że te jednorożce są świetne. O, zobaczcie, ekstra są. Tylko musimy sobie zrobić na wymiar, bo jestem za malutka. Ale w ogóle jakie kubki są ekstra, zobaczcie. Stardux! To dla mnie coś. Mamunia. Jakie zabawki, nie wierzę. Chyba trzeba będzie kupić. Zobaczcie, donaty. Wow. Lilo i Stitch. Jakby była większa, to bym wzięła, ale trochę za malutka. Fajne wzory w ogóle. Bandanki. Ale znalazłam jeszcze flamingi. To jestem ja i muszę Wam pokazać. Pierwsze zakupy już zrobione, więc jak wrócę do domu, to na pewno będzie haul. A mała jest grzeczna i wszyscy się nią zakłócą. Ja się nie dziwię, po prostu jest cudo! Tutaj smakołyki Milord i o nich słyszałam, że są fajne, więc może sobie coś wybierzemy z pandunią. Zobaczcie, jakie tutaj obroże dla mojej za duże, ale pokażę Wam świetny wzór z Batmanem, kosmiczne, tu w ogóle legowiska w liście, super, świetne. Słuchajcie, my już z pandą tutaj zakupy poczyniłyśmy. Zaraz Wam pokażemy w domu, co kupiłyśmy.
Pandza po prostu tyle wrażeń dzisiaj, już chyba jest zmęczona. Więc będziemy wracać do domu, ale po prostu zachowywała się super, więc jeżeli wiecie, gdzie są jeszcze takie różne wydarzenia dla piesków, targi, to piszcie mi w komentarzu, a ja będę się razem z nią wybierać i wam to pokazywać, jak to wygląda i co fajnego można znaleźć. Mamy ubranka, mamy zabawki, mamy też, słuchajcie, przysmaczki. Jedynie co nie mamy, to nie mamy szeleczków, obruszki, ale wiecie, no ona jest taka moja mała kruszynka, że to wszystko rzeczywiście jest za duże. Ale będziemy robić na wymiar. Hej, my z Pandziunią właśnie wróciłyśmy z targów. Ona tutaj się położyła, jest tak wymęczona. Naprawdę bardzo dużo wrażeń dzisiaj. I słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam. A tych zakupów jest dość dużo. Poszalałam. Chyba mi się nie dziwicie. Zobaczcie, ile mam tutaj siat reklamówek. Więc zrobię wam tutaj haul. Pierwsze stanowisko, które odwiedziłam, jest to firma Hau. I znalazłam ubranka dla pandy właśnie. Ostatnio w Q&A się mnie pytaliście o ubranka. No i tak, pierwsza rzecz jest to taka koszuleczka. Zobaczcie, taka w paski, marynarska. Mam pomysł w ogóle, żeby zrobić jej zdjęcia w tym ubranku. No i chciałabym właśnie się was zapytać, czy może znacie jakichś psich fotografów, albo w ogóle fotografów, którzy by się zajęli takimi zdjęciami. Ja mieszkam we Wrocławiu, więc może ktoś mi poleci. Tutaj podwijam rękawki, ale powiem wam, że tutaj już w tułowiu jest dobra. Jest to rozmiar XS. I słuchajcie, kolejna rzecz jest to bluza, przepiękna, różowa, też w tym samym rozmiarze, więc powiem wam, że no to na pewno na długo jej nie starczą te ubrania, ale nie mamy żadnych ubranek, więc po prostu byłam bardzo zainteresowana, żeby już jakieś miała. No i znalazłam dwa piękne ubranka. Co tu tak stuka? Znalazłam dwa piękne ubranka i tutaj mamy wyszyty napis Hau. Czy coś w środku, słuchajcie, tutaj jest? Tak. Oprócz ulotek, oczywiście, słuchajcie, dostałam gratis. Wszędzie, w ogóle na tych targach ludzie byli tak mili, można było super porozmawiać o pieskach. Pandą wszyscy też się zachwycali. I dostałam tutaj akurat taki gratisik sznurek, więc myślę, że będzie jej się podobał. Następne stoisko, które odwiedziłam, BLB. Przepiękne były smycze, szelki, obruszki, ale nie było dla nas rozmiaru. I rozmawiałam z panią i mogą zrobić na wymiar, więc myślę, że możliwe, że się skuszę na nich. Słuchajcie, kupiłam taką zabawkę Donata, piszczałkę. Nie będę klikać, żeby jej tutaj nie budzić, bo ona usypia. Jak widzicie, po prostu tyle dzisiaj wrażeń. No i dostałam gratisie drugiego niebieskiego, więc w sumie byłam bardzo zaskoczona. I słuchajcie, kupiłam jeszcze tam kubek. Więc nie tylko dla pieska rzecz, ale też coś dla mnie skapnęło. Jakoś dużo wystawców tam nie było, ale naprawdę aż byłam zdziwiona, że na tak małą ilość wystawców tak dużo rzeczy mi się tam spodobało. Praktycznie w każdym stoisku coś mi wpadło w oko, a jak nie mogłam kupić po prostu niektórych rzeczy, bo były na nią za duże. I kupiłam sobie, słuchajcie, kubek z napisem Dog Mom, no bo to moje dzidziu, jestem mamą pieska mojego, więc kubek naprawdę mega mi się podoba, jest ekstra. I słuchajcie, tutaj też dostaliśmy gratisik, ciasteczko dla psa. I słuchajcie, jeżeli chodzi o przysmaki, to mam tutaj mnóstwo różnych fajnych. Może zaczniemy od tych. Słuchajcie, panda ma zdjęcie przy takim piesku, okruch. Tutaj w ogóle miejscówka psiacha, tak się nazywa. I pani bardzo sympatyczna, sama, słuchajcie, wypieka to. Dała nawet pieskowi do spróbowania. No po prostu tak mi miło, że tam rozmawiał na tym stoisku i powiem wam, że tutaj jest specjalnie dla szczeniaczków, tak mi pani poleciła i tutaj mamy z króliczkiem takie ciasteczka dla psów. Tutaj królik, mąka orkiszowa, batat, mąka kukurydziana, oliwa z oliwek i tak dalej. Także słuchajcie, powiem wam, że ona jak to próbowała, to wow! W ogóle wszędzie można było tak naprawdę spróbować tych przysmaków. Jedyne przysmaki, których nie próbowaliśmy, były te przysmaki Milord. Ale jak ja robiłam w ogóle rozeznanie przysmaków, czekajcie, wyjmę to. Robiłam rozeznanie przysmaków na różnych grupach facebookowych i na tych właśnie grupach facebookowych od mniejszych raz dużo ludzi polecało przysmaki Milord i tutaj rozmawiałam z panem, żeby takie za twarde aż nie były i mi polecił właśnie te dwa. Wiecie, w internecie to na strzał się zamawia, a tutaj można sobie porozmawiać i dostajemy też polecenia. I słuchajcie, tutaj mamy królika z marchewką, tutaj są takie paseczki, ale ja po prostu będę to dzieliła na części, żeby jej dawać, wiadomo, że podzielę się też z moimi i drugimi pieskami, dlatego tak w te przysmaki trochę większej ilości, bo mam w domu rodzinę psy też. I tutaj mamy wołowina z burakiem, także takie przysmaki naprawdę wyglądają fajnie, apetycznie. I kolejne przysmaki, słuchajcie, przysmaki, jakie kupiłam, to mi się bardzo podoba. Tutaj jest samo mięso. I
tutaj mamy taki miksik różnych mięsek. Pani też, słuchajcie, dała jej do wypróbowania, więc pani Dziocha dzisiaj, słuchajcie, się nabawiła, najadła się. I tutaj akurat mam w tej karteczce napisane, jakie są te smakołyki, że indyki, wołowiny i tak dalej. Także, słuchajcie, będzie testowanie. I byłam, słuchajcie, też na stoisku Farminy i tutaj nic nie kupiłam, ale dostałam próbki i powiem wam, że bardzo się ucieszyłam, bo ja tą karmę rozważałam. Ja dla mojej małej zrobię jeszcze odcinek oddzielny o zakupach, o karmach, ale generalnie powiem wam krótko. Karma dla juniorów bez kurczaka bardzo ciężko znaleźć. I słuchajcie, tutaj oni akurat mają wersję dla małych piesków, żeby było bez kurczaka, więc to spoko. I dostałam, tam była sucha karma i dostałam też małą próbkę mokrej karmy. I słuchajcie, te mokre karmy fajne będą do wypełnienia Konga. Tak sobie stwierdziłam, że będę właśnie takimi rzeczami wypełniała, tutaj jakieś tam ulotki i tak dalej. I to tyle z moich zakupów. Dajcie znać, która rzecz najbardziej wam się podobała. Dla Pandy było to naprawdę bardzo fajne wydarzenie na początku. Chodź do mnie, kochana. Chodź, przytulimy się. Na początku, jak weszliśmy tam, to strasznie dużo piesków szczekało, ale ja miałam przy sobie przysmaki. Ona się nic a nic nie bała, więc naprawdę była bardzo dzielna, pogłaskana, była tyle razy obwłochona też przez pieski, po prostu superowo. I będziemy się wybierać na różne takie właśnie wydarzenia, targi. Możecie mi pisać, gdzie takie rzeczy mają miejsce. My będziemy jeździć, dla was recenzować, polecajcie też różne sklepy. Najfajniej, jak ludzie sami coś produkują. Będę właśnie to testowała i będę wam to pokazywała na kanale właśnie w tej serii pieskowej. A tymczasem będziemy już kończyć, bo tak się rozgadaliśmy. Gryzelda tutaj już, słuchajcie, się rozbudza i kuj pokazuje. Dajcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał w moim prezencie urodzinowym, wiecie, moje urodzinki, byłoby mi bardzo miło. Zapraszamy na Instagrama Pandy, nazywa się Pies Panda. Buźka, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa, pa.